pewnych rzeczy jest mi oczywiście bardzo przykro i mam nadzieję, że wybaczycie mi Państwo te wszystkie takie wiśniewskie odzywki, ale one są po prostu, płyną stąd. Ja naprawdę mam problemy ze składnią, ja naprawdę nie jestem strasznie krasomówczy, tylko mówię po prostu po polsku, prosto i walę z mostu, jeżeli już muszę. Rozumiem, że Państwo to przyjmują do wiadomości, a ci, którzy się mogli czuć urażeni, może czują się trochę mniej urażeni po tym, co powiedział Hubert, Michał. Miałem już na dzisiaj coś przygotowane, ale niestety nie powiem Państwu, bo nie mogę. Znaczy przygotowane znaczy, ale powiem Państwu inaczej. Mam nadzieję, dziękując oczywiście przy okazji wszystkim lokalnym stacjom radiowym za to, że grają Babski Świat, że i Radio Z się zdecyduje do końca tygodnia zagrać nasz utwór. Dziękuję. Zastanawiam się tylko, ile w tym jest impulsu, a ile jest przygotowania, o którym sam powiedziałeś, że przygotowujesz niektóre rzeczy. Słuchaj, przygotowany byłem na zupełnie coś innego, nie chciałbyś jeszcze tego. Jeszcze coś innego. Tak, ale tak? Nie, wszystko jest w porządku. Pozdrawiamy. Dobrze. Szanowni Państwo, to zostaje, rozumiem, po tym, co powiedział Michał, zostaje to proforma, zresztą za chwilę możemy się rozłączyć. No bardzo bym się prosił. Tak, to za chwilę cię rozłączę. Natomiast chciałbym przypomnieć, że wczoraj w Sosnowcu w specjalnym koncercie zaprezentowała się ostatnia czwórka osób, z której wybierzemy czwartego zawodnika do kolejnego etapu konkursu. I chciałbym, tak bawiąc się tutaj tym łańcuszkiem, żebyśmy sobie przypomnieli te osoby. Dobry wieczór! Dobry wieczór, witam Was w studiu. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Cześć! To są ostatnie chwile, kiedy jesteście w dobrym nastroju wszyscy, bo niestety, muszę Wam to brutalnie powiedzieć, za chwilę jedna osoba będzie bardzo zadowolona, a trzy trochę mniej. Jedna osoba dołączy do Sofy, do tam, gdzie jest Iwan, gdzie jest w tej chwili Paula i gdzie jest Dawid. To będzie czwarta osoba po tym etapie konkursu. Kto to będzie, przekonamy się za chwilę. Wy już czekacie, rozumiem, na czwartego kolegę albo koleżankę. Mam rację? Paula czeka tak. Na Bartka. Paula, na kogo czekasz? Tak jak Michał czekam mówi? Na czwartego finalistę. Ale nie na Bartka, tak? Bo on nie jest finalistą. Tutaj go nie widzę. Ty chciałabyś zostać jedyną dziewczyną, żeby... Nie wiecie nawet, co się w domu działo. Nie odbiegaj od tematu, na to proszę, Michał. Paula? Jakie święta były udane. Paula, czy chciałabyś zostać jedyną dziewczyną? Chciałabyś, żeby raczej jakiś chłopak dołączył do waszej wiesz ekipy? Wiesz co, nie. Chyba chciałabym mieć tutaj jakąś dziewczynę obok siebie. Naprawdę? Byłoby mi bardzo miło. A nie bałabyś się wtedy konkurencji? Ale jeśli będzie chłopak, to też będzie fajnie. A jak panowie, Dawid, Iwan, kogo się spodziewacie obok siebie? To znaczy, ja nie miałem okazji poznać do końca tej grupy, żeby móc ją na tyle ocenić obiektywnie, ale najbardziej uwierzyłem w to, co chciał wyśpiewać i powiedzieć Maciek. Maciek, tak? Jeszcze ostatnie pytanie do Iwana. Iwan? A ty kogo się spodziewasz? Dziewczyny, chłopaka? To znaczy, ja bym nie chciał tutaj mówić po imieniu, kto to będzie, bo nie chcę też robić przykrości kolegom, ale mam takie przeczucie. Wydaje mi się, że to będzie chyba kolejny chłopak. Że to będzie chłopak i on przypadkowo ma czapkę wcale na głowie, nieprawda, tak? Bo głosowanie było uczciwe i zapłacili mi za dziewczynę. Iwan, ale jeśli chłopak... Iwan, jeśli chłopak, to chłopak w czapce czy chłopak w białej kurtce? Czy chłopak w czapce, czy chłopak w białej kurtce? Tego nie powiem. Ale śmiało, to twój prywatny głos, za chwilę i tak wszystko się rozstrzygnie. To zobaczymy za chwilę. Ale ludzie w Rosji są bardzo bezpośredni. Iwan jest akurat powściągliwy, może dlatego, że od wielu lat jest w Polsce.
Zobaczmy w tej chwili, przypomnijmy sobie właściwie, o co walczą kandydaci. Chcielibyśmy bardzo, żeby laureat naszego konkursu naprawdę poczuł, że ten konkurs coś dla niego znaczył. Michał jest kimś w rodzaju mecenasa. Będzie wspólne nagranie, będzie na pewno duża kampania promocyjna. Michał Wiśniewski publicznie zobowiązał się do nagrania z laureatem konkursu płyty. Teraz czekamy na podpis laureata konkursu. Do tego czasu kontrakt zostaje złożony w specjalnym sejfie. Zostanie otwarty dopiero w maju, gdy konkurs zostanie rozstrzygnięty. Do tego czasu sejf pozostaje zamknięty. Zadbaliśmy również o wspaniały apartament, w którym wykonawca będzie mógł mieszkać przez pierwsze miesiące naszej wspólnej pracy. Ewa Mingę będzie przez rok go ubierać, kreować nie tylko na estradzie, ale również w życiu. Stworzy dla niego specjalne kolekcje. Doświadczenie zawodowe zebrane tutaj wszystkich ludzi, to znaczy i naszej firmy, i stacji telewizyjnej TVN, to wszystko razem musi dać efekt w postaci sukcesu. Na to liczymy. Michał Wiśniewski otwiera drzwi do kariery. Dawid, Iwan i Paula przeszli już do kolejnego etapu konkursu. Zobacz, kto do nich dołączy. Widzą Państwo tę czwórkę, która niecierpliwie stoi na scenie. Dużo niepewności na ich twarzach i muszę brutalnie powiedzieć, że jeszcze przez chwilę musicie się uzbroić w cierpliwość. Michał, wiesz, że ale wracamy... jedno tylko chciałem Państwu zdradzić. Mogę? Zapal tą lampkę, panie reżyserze. Chciałem Państwu powiedzieć tylko, boję się, że ja za dużo nie powiedział. Pamiętam jedno. Pierwsze miejsce ma 34% głosów. Drugie miejsce 32% głosów. Więc tym razem po raz pierwszy było tyle, tak blisko tyle, od siebie. O tyle. Już się bałem, że Michał powie, kto wygrał, więc ale... Więc wygrał... I właśnie ciąg dalszy tego zdania usłyszycie Państwo zaraz po przerwie. Bądźcie z nami koniecznie. Się na czacie. Wyślijcie SMS o treści Fan Club pod numer 7127 i rozmawiajcie o Michale jak fan z fanem. Zabawa na całego.